Pandemia sprawiła, że wiele osób nie wychodzi od dłuższego czasu z domu. Zakazy wydane przez rząd wszystkim dają się we znaki. Podważa je Polska. Jej zdaniem powinniśmy przestać ich przestrzegać i wyjść na zewnątrz. Zmienił nasze życie nie do poznania. Popularna ma stanowczo dosyć zakazów dotyczących przemieszczania się. Nawołuje do nierespektowania nowych rozporządzeń. Opinia, którą wyraziła na temat obostrzeń, może zaskakiwać. Aktorka bojkotuje zakazy. Panująca pandemia przyczyniła się do znacznych ograniczeń dotyczących naszej codzienności. Aktorka nie mogła dłużej milczeć na ich temat. Obecnie zarówno rząd, jak i środowiska związane z ochroną zdrowia zalecają unikania wychodzenia z domu. Najszybciej rozprzestrzenia się w skupiskach ludzkich. W związku z tym ograniczenia dotyczące wychodzenia z domu, poza sprawami niezbędnymi do życia, można uznać za uzasadnione. Nie wszyscy jednak są tego zdania. Jedną z takich osób jest znana z ról w takich filmach jak Miłość na wybiegu, Listy do M. I Planeta Simbli 2. Głos, który zabrała w sprawie obostrzeń, wywołał niemałą konsternację. Aktorka sugeruje, by łamać nałożone na nas zakazy. Wiola Kołakowska zaskoczyła swoich wielbicieli za pośrednictwem Instagrama. Opublikowała nagranie, w którym zachęca do wychodzenia z domu. Jej zdaniem koronawirus i związana z nim pandemia doprowadziła do izolacji, która może mieć dramatyczny wpływ na naszą psychikę. Przyszło dzisiaj do mnie coś takiego, żeby stworzyć inicjatywę z hashtagiem Wychodzę z domu, żeby przeżyć. Myślę, że najwyższa pora, żeby przerwać tę paranoję. Głównie trzeba zadbać o to, żeby starszych odseparować i im pomagać oraz tym, którzy mają upośledzoną odporność. Natomiast zacznijmy normalnie funkcjonować, bo będzie dramat, apelowała. 2. Wiola Kołakowska podkreśliła również, że wypisywanie mandatów przez policję jest łamaniem naszych praw. Nie da się ukryć, że nawet na stronie rządowej znajdziemy informacje o tym, że wychodzenie z domu jest ważne dla naszego zdrowia psychicznego. W związku z tym jest ono dopuszczalne. Należy jednak pamiętać, że powinno być ograniczone do minimum. Niestety pandemia doprowadziła do wielu sprzeczności i ciężko odnaleźć się w coraz to nowych rozporządzeniach, które często bywają niejasne. Źródło: